organy prowadzące zmienił się ustrój, w którym szkoła funkcjonowała, ustrój państwa, ale nie zmieniało się jedno. Nie zmieniało się to, że dla państwa najważniejszą rzeczą była służba drugiemu człowiekowi. Sama od siebie chciałabym powiedzieć, że łączycie państwo taką piękną, antyczną zasadę trójjedni. Jest dobro, jest prawda i jest piękno. A poza tym edukację łączycie z czymś, co jest najpiękniejsze, czyli z ratowaniem życia człowieka. Każdy jubileusz tej szkoły, które dano mi było obchodzić, nasuwa moje osobiste refleksje. Związane są one nierozerwalnie z faktem, iż jestem jej absolwentką. Również dziś ta wspaniała uroczystość przywołuje wspomnienia lat nie tylko mojej młodości, ale przede wszystkim lat moich szkolnych wyborów.